Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się klawiaturze Gamdias Hermes w wersji Ultimate. Jak widzicie, klawiatura jest ogromna, ledwo zmieściła się w kadrze, a to wszystko przez dodatkową podpórkę pod nadgarstki, która jest odłączana, przyłączana na magnes, więc bardzo prosto to sobie zdjąć. Bez podpórki klawiaturka robi się dużo bardziej kompaktowa, natomiast jak widzicie, ta podpórka jest gigantyczna i zapewnia pełne podparcie dla dłoni, nawet w sumie większe niż by było wymagane. No i sama podpórka sprawdza się jak najbardziej w porządku. Oczywiście zaraz przytoczę Wam dokładnie wszelkie dane co do klawiatury, potem będą wrażenia z testów. Natomiast powiem Wam, że tą podpórkę możemy wykorzystać w jeszcze jeden sposób, całkiem ciekawy, ponieważ jeśli nie chcemy jej używać, to możemy z niej zrobić coś takiego. Czyli mamy taką swoistą osłonkę na klawiaturę, zabezpieczającą klawisze chociażby przed kurzeniem się. Tak więc całkiem fajny gadżet. Co do samej klawiatury, to mamy tutaj przełączniki mechaniczne Cherry MX Blue, ale uwaga, są to zmodyfikowane przełączniki przez Gamdiasa. Posiadają w sobie coś, co nazywane jest Gamdias Element, czyli element wyciszający. W praktyce działa to tak, że stuk od tego klawisza, charakterystyczny klik znany z Cherry MX Blue, jest faktycznie troszeczkę wyciszony. W stosunku do przełączników bez tego wyciszenia jest to o jakieś 5 do 7 dB ciszej, więc klawiatura mimo wszystko jest nadal dość głośna, bo jest to klawiatura mechaniczna, natomiast faktycznie to klikanie nie jest tak uciążliwe jak w standardowych klawiaturach z Cherry MX Blue. Żywotność tych przełączników to oczywiście 50 milionów klików, tak jak w przypadku wszystkich przełączników Cherry MX. Oczywiście klawiaturka ma też wbudowaną pamięć, oprogramowanie, to zobaczycie sobie wszystko też w recenzji. Natomiast zobaczcie jeszcze kabelek. Kabel mamy naprawdę gruby, jak to bywa w mechanikach. Zabezpieczony jest oplotem, a następnie nam się rozchodzi na kilka mniejszych kabli. No i mamy tutaj cztery kable, dwa z nich dłuższe, to są dwa mini jacki 3,5 mm, czyli po prostu przedłużenie naszej karty dźwiękowej. To podpinamy sobie do komputera, do naszej karty dźwiękowej, a na klawiaturze mamy wyjście na słuchawki, mikrofon. Natomiast te dwa wtyki USB, jeden zasila samą klawiaturę i podświetlenie, drugi natomiast zasila osobny port USB. No jak widzicie, klawiatura ma czerwone podświetlenie. Można je sobie wyregulować poprzez klawisz FN. Wyłączyć, rozjaśnić bądź włączyć tryb pulsowania. I teraz mam Wam też pokazać, co mamy tutaj. Tak więc tu jest port na podłączenie naszych słuchawek, tutaj mikrofonu, no i port USB 2.0, który oczywiście też się przydaje. Jak już mamy tą klawiaturę z tej strony, to zobaczcie sobie, jak wygląda od spodu. Mamy elementy antypościskowe, które dobrze trzymają klawiaturę, i podwyższenia, które są też gumowane. Klawiatura blatu nawet z podwyższeniami trzyma się bardzo dobrze, bez jest wręcz jak przyklejona. Teraz, moi drodzy, przyjrzymy się samemu układowi klawiszy, bo to też jest bardzo ważne. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że ta klawiatura według mnie ma po prostu świetny design. Jest i dość kompaktowa, a jednocześnie robi wrażenie takiego solidnego kawałka sprzętu. Jest naprawdę masywna, fajnie wykonana, jakość plastiku jest naprawdę bardzo dobra. Jest on bardzo gruby, bardzo sztywny. Mamy tutaj ten znaczek Gamdiasa podświetlany, który jest jakby w centrum uwagi, bardzo fajnie to wygląda. No i same klawisze, jak widzicie, mamy ich sporo. Mamy tutaj 5 klawiszy gamingowych programowanych, tutaj 6 klawiszy do makr i jeszcze 2 tutaj przy kursorach. Wszystko możemy oczywiście sobie dowolnie zaprogramować w oprogramowaniu, które jest naprawdę bardzo intuicyjne i funkcjonalne. Mamy także klawisze multimedialne. Spójrzcie tutaj, przewijanie do tyłu, do przodu, play pauza, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej, czyli takie podstawowe, ale jednocześnie bardzo przydatne przyciski. Tu mamy blokadę klawisza Windows, tryb gamingowy, no i tutaj, jak Wam pokazywałem, już też regulację jasności klawiatury i tego trybu oddychania, który teraz widzicie, a wszystko działa w połączeniu z klawiszem FN. No i jeszcze pod kontrolą mamy taki programowalny, dodatkowy przycisk oraz też tutaj taki przycisk koło klawisza FN. Kolejne ukryte rzeczy mamy jeszcze pod cyframi od 1 do 0 i są to profile. Jest ich aż 10, więc ilość konfiguracji ustawień w tej klawiaturze jest po prostu zadziwiająca. No i zobaczcie, jeszcze mamy tutaj
I zobaczcie, dodatkowe przyciski mamy jeszcze tutaj pod tymi trzema. Chociażby 6 key rollover oraz N key rollover, czyli anti-ghosting na 6 przycisków albo na wszystkie. Jeszcze troszkę więcej na temat tych programowalnych przycisków zobaczycie sobie w sekcji poświęconej oprogramowaniu. Natomiast co do skoku samego klawisza, zobaczcie. Klawisze same w sobie są dość wysokie, natomiast ten skok nie jest zbyt wysoki i klawisze działają dość intuicyjnie. Nie trzeba wcale używać dużej siły, żeby sobie pisać lub grać. Do tego kliku oczywiście można się przyzwyczaić. Jest on faktycznie cichszy niż normalnych Cherry MX Blue. Dla szybkiego porównania keypad od klawiatury Tesoro T-Zona. Myślę, że macie porównanie, iż to wyciszenie faktycznie istnieje. Nie jest to co prawda jakieś mega wyciszenie, tak jak powiedziałem, jest to według pomiarów jakieś 5 do 7 dB, ale zawsze przy szybkim pisaniu czy graniu ten klik nie drażni tak ucha, ponieważ wiele osób tego kliku przełączników typu Blue po prostu nie lubi. W tej chwili zobaczymy panel sterowania klawiatury Gamdias Hermes. Pierwsza zakładka to Key Assignment, czyli ustawienia wszelkich klawiszy. Możemy wybrać sobie dowolny klawisz, chociażby jakiś z tych dodatkowych. Włączamy default i mamy mnóstwo funkcji do wyboru. Jak widzicie, funkcje Windowsa, Skype'a, kontrola mediów, uruchamianie programów itd., itd. Jest tego naprawdę sporo. Zobaczmy sobie chociaż funkcję Windowsa. Jest tego naprawdę sporo. Media Controls. A więc możemy wybierać sobie, programować wszystkie tutaj klawisze. I to możemy zrobić aż dla 10 profili, czyli naprawdę tych ustawień jest mnóstwo. Druga rzecz, Macro Management. Mamy też specjalny przycisk na klawiaturze, który nam te makra nagrywa w locie. Możemy to też zrobić z poziomu tutaj tego menu. Podświetlenie. Mamy tylko czerwone, co prawda. Natomiast mamy kilka poziomów jasności lub efekt oddychania. Tutaj mamy taką sekcję, która występuje w oprogramowaniu Gamdiasa, czyli jakieś alerty, timery, które przy pomocy dźwięków nam informują o różnych zaprogramowanych przez nas wydarzeniach. Edycja tychże alarmów. Właśnie coś takiego możemy sobie ustawić. Time setting, czyli możemy sobie ustawić jakby taki stoper w grze. Muscle memory, czyli pamięć klawiatury, która zlicza wszelkie kliknięcia. Widzicie tutaj total 7000 naciśniętych klawiszy oraz inne statystyki. No i opcja update support, gdzie możemy chociażby sprawdzić sobie wersję firmware'u i zaktualizować ją. Więc moi drodzy, czas na podsumowanie naszych testów. Powiem Wam, że klawiatura Gamdias Hermes to naprawdę świetna klawiatura. Oczywiście w wersji Ultimate troszeczkę kosztuje, natomiast mimo wszystko odwdzięcza się w pełni doskonałą funkcjonalnością, świetnym oprogramowaniem, mnóstwem dodatkowych funkcji, przycisków, nagrywaniem makr w locie i innymi fajnymi rzeczami. Jedyna taka rzecz, do której mogę się przyczepić, to że klawiatura co prawda jest podświetlana. Mamy regulację poziomu jasności, mamy także ten tryb oddychania, natomiast do wyboru jest tylko i wyłącznie kolor czerwony. Jeśli ktoś go lubi, to fajnie, natomiast jak nam się znudzi, nie będziemy mogli jakby nic z tym zrobić. Co do reakcji samych klawiszy, no to gra się super na przełącznikach typu Blue i te nakładki wyciszające naprawdę spełniają swoją funkcję. Tak więc myślę, że mimo dość wysokiej ceny klawiatura świetna. Jeśli zdecydujemy się na zakup czegoś takiego, to będzie służyła nam naprawdę długie lata. Pamiętajmy też, że mam tutaj przedłużenie naszej karty dźwiękowej oraz port USB, który się przydaje. Możemy to sobie podłączyć chociażby słuchawki na USB czy słuchawki na mini jacku. Tak więc moim zdaniem klawiatura ta ma wszystko, co jest potrzebne w klawiaturze dla gracza, a nawet jeszcze więcej. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tej klawiaturze, zapraszam Was na portal wideotesty.pl. Tam pełna recenzja, także ocena tego sprzętu i linki do sklepów. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!